Tragiczny błąd policjantki wracającej ze służby. Zamiast do swojego apartamentu mieszkanka Dallas przez pomyłkę weszła do mieszkania sąsiadów. Kiedy zobaczyła tam obcego mężczyznę, sięgnęła po broń i oddała strzał. Chwilę później kobieta zorientowała się, że to nie jej dom. Było już jednak za późno. 26-latek zmarł. Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 września w godzinach wieczornych. Werelnego dnia policjantka wracała z pracy. Miała na sobie mundur. Kiedy zrozumiała, że zabiła przypadkowego człowieka, wezwała na miejsce tragedii swoich kolegów. Postrzelony mężczyzna, 26-letni Botam Jean, został zabrany do szpitala. Tam lekarze stwierdzili jego zgon. Przełożeni policjantki z Dallas podjęli decyzję o wysłaniu jej na urlop. Nie wiadomo, dlaczego kobieta pomyliła apartamenty. Nie ujawniono też, czy drzwi u sąsiadów były otwarte, czy zamknięte. Prawdopodobnie mężczyzna w chwili strzelaniny był w mieszkaniu sam. Na razie policja nie zdradza szczegółów zdarzenia. Trwa śledztwo w tej sprawie. Jak podaje CNN, ofiarą policjantki jest Botam Shemjan, 26-letni absolwent Uniwersytetu Harding w stanie Arkansas, który pracował w firmie zajmującej się usługami audytorskimi. Policja z Teksasu prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tragicznego zdarzenia. Oficer Warren Mitchell podkreślił, że kobieta była bardzo przepracowana i wracała po bardzo ciężkim dyżurze. Renee Hell z komisariatu policji w Dallas podkreśliła, że policjantka zawsze wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków służbowych. Złożyła również kondolencje rodzinie zmarłego 26-latka. Czy jednak przeprosiny mogą cokolwiek zmienić w tej sytuacji? Sprawa bowiem wygląda bardzo prosto. Policjantka popełniła niesamowity błąd i zabiła człowieka. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco.